Cząść dalsza. W prologu BRANA sondanzerka krawędzi. Jej dłoń zapłonęła słabym, białym światłem unoszącym się ze skóry jak opar. Nasiona, które zobaczyły światło, zaczęły rosnąć szybko. Pędy wsunęły się w pęknięcia między oknem a futryną. Pędy wyrastały zgodnie z jej wolą. Wydając siebie zduszone dźwięki. Szkło popękała, a w końcu okno otworzyło się z trzaskiem, zwinka uśmiechnęła się. Dobra robota, powiedział wędle. Jeszcze zrobimy z ciebie tancerza krawędzi. Zaburczało jej w brzuchu, kiedy ostatnio coś jadła. Podczas wcześniejszych ćwiczeń wykorzystywała mnóstwo wspaniałości, chyba powinna ukraść coś do jedzenia. Nie była tak wspaniała z pustym brzuchem. Śliznęła się przez okno, towarzystwo pustkowca było użyteczne, choć nie miała pewności, czy jej moce pochodzą od niego. Wydawało się, że w takiej właśnie kwestii pustkowiec by skłamał. Pochwyciła go uczciwie, jak i trzeba. Użyła słów, pustkowiec nie miał ciała. By go złapać trzeba było użyć słów. Wszyscy to wiedzieli. Podobnie jak to, że przekleństwa ściągały złe duchy, złe rzeczy. Musiała wyjąć kulę diamentową markę, która przynosiła jej szczęście, by rozejrzeć się dookoła. Nieduża sypialnia była ozdobiona zgodnie z azjerską modą, mnóstwem skomplikowanych wzorów na dywanach i ściennych draperiach. Tutaj głównie złotych i czerwonych Wzory były dla zliczyków Wszystkie były jak słowa Wyjrzała przez okno Z pewnością uciekła ciemności Mężczyźnie w czerni i srebrze Z bladym znamieniem w kształcie półksiężyca na policzku Mężczyźnie o martwym Pozbawionym życia spojrzeniu Na pewno nie śledził jej Aż z Betty. To był pół kontynentu stąd No dobrze może ćwierć Rozwinęła sznur Który nosiła owinięty wokół pasa i ramion przywiązała go do drzwi wbudowanej szafy i wypuściła przez okno naprężył się gdy mężczyźni zaczęli się wspinać Mędle <laughs> wyrósł wokół jednego ze słupków łoża zwinieta jak węgorz niebieski usłyszała dochodzące z dołu szepty widziałeś to? wspięła się po ścianie nie widziałem żadnych ufitów. jak cicho warknął hukin zwinka zaczęła przeszkolać komody i szuflady gdy chłopcy jeden po drugim wchodzili przez okno kiedy wszyscy znaleźli się wewnątrz Ciągnęli i spróbowali okno. Hukin wpatrywał się w nocza, które wyrosły z nasiona futrynie. Zwinka wsunęła głowę do garderoby i zaczęła macać dookoła. Nie ma tu nic poza zbutwiałymi butami. Ty, powiedziała Hukin, i mój bratanek będzie pilnować tego pokoju. Nasza trójka przyszedł po bliskie sypialnie. Wkrótce wrócimy. Pewnie z całym workiem zbutwiałych butów, stwierdziła Zwinka, wysuwając się z garderoby. Głupi dzieciak, Hukin wskazał na garderobę. Jeden z jego ludzi chwycił buty i stroje. I wepchnął je do worka, za to ubranie dostaniemy dużo, dokładnie tego szukaliśmy. A co sprawdzimy, bogactami z kulami, biżuterią, dziełami sztuki. Sam się nimi nie interesowała. Sądziła, że o nie właśnie chodzi Hukinowe, One są o wiele pistrzeżone, wyjaśnił Hukin. a jego dwaj towarzysze pospiesz brali wszystkie ubrania. Różnica między dobrym złodziejem a martwym złodziejem polega na tym, trzeba wiedzieć, kiedy uciec z łupem. To zdobycz pozwoli nam przez rok albo dważyć w luksusie. Mnie to wystarczy. Braci wyjrzał na korytarz skinął głową i ta trójka wyszli, znała się na zewnątrz. Na i ostrzeżenie, powiedział Hukin do bratanka i ostrożnie przymknął drzwi za sobą. tik i jego wspólnik na dole mieli zwracać uwagę na wszelkie zamieszanie. Coś wydawało się, nie w porządku mieli się wyśliznąć i zagwizdać. Bratanek hukina kusnął przy oknie, poważnie traktując swoje obowiązki. Wyglądał na 16 lat, pechowy wiek. Jak się wspiałaś na ścianę? Spytał chłopak. Odwaga powiedziała i ślina. Zmarszczył. Czoło. Mam magiczną ślinę. Wydawało się, że jej wierzy głupek. Nie czujesz się tu? Dziwnie spytał. Z dala od swojego ludu. Różniała się. Rozpuszczone czarne włosy. Proste i gładkie. Długie do pasa. Tego śniada cera i zaokrąglone rysy. Wszyscy od razu rozpoznawali w niej resi. Nie wiem. Odpowiedziała. Idą w stronę drzwi. Nigdy nie przebywałem z moim ludem. Nie jesteś z wysp? Nie. Dorastałem w Ral Elorim. W mieście cieni? Tak. Czy to? Tak. Zupełnie tak jak mówią Wjeżdżała przez drzwi hukin i pozostali zniknęli jej z oczu. Korytarz był z brązu, ściany i w ogóle, ale jego środkiem biegł czerwono-niebieski, w drobne, roślinne wzory na ścianach wisiały obrazy. Żyła drzwi na całą szerokość i wysz... zwinka. Dane poczty kazali nam tu czekać i co? Powinniśmy tu czekać, nie chcemy wpakować w ojachu kina w tarapaty. A jaki jest sens śliznięcia się do pałacu, jeśli nie po to, by wpakować się w tarapaty? poszucnęła głową dziwni ludzie. To powinno być interesujące miejsce, w którym w środku kręci się mnóstwo bogatych ludzi i tu mieć dobre jedzenie. Wyszła na korytarz, a Wendler na podłodze obok niej. Co ciekawe, bratanek kruszył za nią. Spodziewała się, że stań. Nie powinniśmy tego robić, powiedział, kiedy mijali lekko uchylone drzwi. Ze środka dobiegły gały szelesty Hakim i jego ludzie podczas rabunku. To zostań, Sze, e, e, szepnęła nazwink, kiedy dotarła do dużych schodów. poniżej kręcili się służą nawet kilku parszmenów, ale nie zauważyła nikogo w jednym z tych płaszczy. Gdzie są ważni ludzie? Czytają formularze, odpowiadał stojący obok. Formularze, pewnie po śmierci pieszego wezyrowie, skrybowie i sędziowie dali szansę, by wypełnić odpowiednią dokumentację i ubiegać się o jego stanowisko. Biegacie się o stanowisko cesarza? Spytała Zwinka. Pewnie odparł. Mnóstwo papierkowej roboty. Yes, I esej. Esej musi być naprawdę dobry, żeby dostać to stanowisko. Na burze jesteście szaleni. A inne nacje są lepsze z tymi krwawymi wojnami o tron? W ten sposób każdy ma okazję. Nawet najskromniejszy z urzędników może złożyć dokumenty. Może być nawet dyskretnym i skończyć na tronie, jeśli jest się dość przekonującym. Raz się tak zdarzyło. Szaleństwo. To mówi dziewczyna, która gada do siebie. Spinka uniosła głowę. Nie udawaj, że nie, stwierdziłem, widziałem jak to robisz. Wrzuć do powietrza, jakby ktoś tam był. Jak masz na imię, spytał Gavks. Aha, cóż Gav, nie mówię do ciebie, bo jestem wariatką. Nie, robię to, bo jestem wspaniała. Ruszyła po schodach, zaczekała, aż służący się rozejdą. Podbiegła do szafy po drugiej stronie. Gavks zaklął i ruszył za nią. Zwinkę kusiło, żeby wykorzystać wspaniałość i szybko przyśniło się po drodze, ale jeszcze tego nie potrzebowała. Poza tym widle ciągle narzekał, że za często używa wspaniałości, że ryzykuje niedożywienie, cokolwiek to znaczyło. Przez się do szafy, wykorzystując jedynie swoje zwyczajne zdolności skradania i weszła do środka. Gafs dołączył do niej tuż przed tym, jak zamknęła drzwi. Za nimi zabrzęczały naczynia na wózku, ledwie mieścili się w wąskiej przestrzeni. Gawsk się poruszył, wyładując dalsze brzęczenia, a ona sprzedała mu ku sańca. Znieruchomiał, gdy obok przeszli dwaj parszmeni niosący duże beczki z winem. Powinieneś wracać na górę, szepnęła do niego Zwinka. To może być niebezpieczne. Tak? Wślizgnięcie się do burzowego królewskiego pałacu jest niebezpieczne? Dzięki! Nie miałem o tym pojęcia. Nie mówiłem poważnie: Zwinka z raczej na górę odejść z Hukinem. On mnie zostawi bez chwili wahania. Ciebie pewnie też. Poza tym nie chciała być wspaniała w obecności Gafsa. Też zaczynały się pytania i pogłoski. Nienawidział ich hobu. choć raz chciała zostać w jakimś miejscu i nie uciekać. Nie, powiedział ci Gaz. zamierzasz ukraść coś dobrego, też chcę mieć w tym udział. W tym, Hokin przestanie zostawić mnie z tyłu i dawać mi łatwe zadanie. Hmm, czyli jednak miał trochę ikry. Minęła ich służąca, niosąca dużą tacę pełną talerzy. Zapachy jedzenia sprawiły, że więcej zaburczało w brzuchu. Jedzenie bogaczy, takie pyszne. Zwinka odprowadziła kobietę wzrokiem i ruszyła za nią. Z gawcem nie było łatwo, chłopak został nieźle wyszkolony przez swoje, ale poruszanie się w budynku o pełnym ludzi, ludzi nie było proste. Służąca otworzyła drzwi ukryte w ścianie korytarza służby. Zwinka chwyciła je tuż przed zamknięciem, oczekała kilka uderzeń serca, otworzyła je i śliznęła się do środka. Moski korytarz był słabo oświetlony i pachniał jedzeniem, które właśnie nim przeszło. Gaz z nią i bezgłośnie zamknął drzwi za sobą, służąca zniknęła za rogiem. W palcu pewnie było wiele takich korytarzy, z tyłu wedle wyrósł wokół futryny, ciemnozielone pnącza rozrastając się jak grzyb, które pokryje drzwi, a później ściany. Twarz spędów i kawałków krzyż i za wąsko. Tu jest ciemno, niewiele widać, wibracje podłogi, panienko, ktoś idzie w tę stronę. Spojrzała z no stronę służącej, z jedzeniem obok gafsa i znów wyszła na górę Gaw zaklął. Czy ty w ogóle wiesz, co robisz? Nie, odparła i wyszła za rok na szeroki korytarz, który oświetlono lampy wypełnione na przemian zielonymi, żółtymi klejnotami. Niestety w jej stronie szedł służący w sztywnym czarno-białym stroju. Gaw zjechnął i zniknął za rogiem. Swinka wyprostowała się, założyła ręce za plecami i ruszyła do przodu. Minęła mężczyznę, z świadczył, że jak na służącego był kimś. Atyw. Co chodzi. Pani życzy sobie ciasta, powiedział. Sządz Brodnali to się jezira. Jedzenie podają w ogrodach, mają tam ciasto. Nie takie stwierdziła Zwinki. Pani życzy sobie ciasta z jagodami. Szyzna uniósł ręce. Kuchnie są w tamtą stronę, powiedział. Spróbuj przekonać kucharkę, choć pewnie raczej ci ręce niż przyjmie kolejną szczególną prośbę. Burzowi Skrybowi z prowincji. Informacje o szczególnych potrzebach żywienia należy wysyłać wcześniej na odpowiednich formularzach. Przed pozostawiając zwinkę Z rękami za plecami Odprowadziła go wzrokiem gas wyłonił się Myślałem, że już jesteśmy martwi Nie bądź głupi, powiedziała zwinka Idąc pośpiesznie korytarz To jeszcze nie była niebezpieczna część Na drugim korytarzu Przecinał się inny Przecinał się Powinni, e, Powinniśmy pójść dalej tym korytarzem Szepnął gasty gdy przymknęła drzwi, jedynie wąską strzelinę. Tak dotrzemy do komnat wezyrów. Pewnie są puste, bo wszyscy się do strzyle pierwszego i deliberują. Znasz rozkład pałacu? spytała kuląc się w mroku przy drzwiach. Znajdowali się w niedużym salonie, w którym stało parę krzeseł i mały stolik. Tak, odparł Gafs. Zanim to przyszliśmy, nauczyłem się napamięć planów pałacu, a Ty nie? na nam jak już raz tu raz kiedyś byłem, stwierdził chłopak, z jak pierwszy śpi. Czy co? On jest dobrem publicznym i należy do wszystkich, może wziąć udział w loterii, żeby patrzeć jak śpi. Ludzie zmieniają się co godzinę, co takiego w taki szczególny dzień. Nie każdego dnia, możesz też zobaczyć jak jej je i odprawia codzienny rytuał. Jeśli straci włos albo obetnie paznokieć, możesz go zachować jako relikwię. Brzmi dziwacznie, trochę. Turendy do jego komnat spytała Kwing tędy i Gast wskazał na koleżę z w lewo w stronę przeciwną do konad wezyrów. Nie chcesz tam iść tam Kota, właśnie wezyrowi osobistości przeglądają zgłoszenia wobecności pierwszego, ale on jest martwy, nowego pierwszego, ale jego jeszcze nie wybrali. Cóż to trochę dziwne, powiedział Gast. w samym blasku wpadający przez uchylone drzwi, a jego rumieńcy jakby wiedział, jak głodowo właśnie jest to wszystko, Nigdy nie jest tak, żeby nie było pierwszego. Po prostu jeszcze nie wiemy, kto nim jest. To znaczy, że już jest pierwszym i w tej właśnie chwili. Tylko musimy nadrobić zaległości o to, więc jego komnaty, a potomkowie i wezyrowie chcą być w jego obecności, gdy podejmują decyzję, kim on jest. Aby tej osoby, które wybiorą, nie ma na sali. To nie ma sensu. Oczywiście, że ma sens. Ci się gasł to rząd. Wszystko zostało bardzo szczegółowo opisane w kodeksach i Zamil, kiedy zwinka ziewnała. Sircycy potrafili być bardzo nudni, on przynajmniej zauważył. Że w każdym razie, mówił gaz, wszyscy w ogrodach mają nadzieję, że zostaną wezwani na rozmowę. O tego jednak może nie dość. Potomkowie nie mogą zostać pierwszy, gdyż są zbyt zajęci odwiedzaniem wiosek w całym królestwie i błogosławieństwem ich. Ale wezyr może, a ich zgłoszenia są zazwyczaj najlepsze. Najczęściej wybierany jest jeden z nich komnaty pierwszego powiedziała Zmi. Tamto stronę szło jedzenie, ale. – O co ci chodzi z tym jedzeniem? – Zjem ich obiad odpowiedziała ci z – odpowiedziała cichole w Ty co? – Zjem ich jedzenie – powiedziała. – Bogacze mają najlepsze, ale w komnatach wyzrów mogą być kulech – powiedziała. – tak bym je wydała na jedzenie. Kradzież zwykłych rzeczy ją nie bawiły. Pragnęła prawdziwego wyzwania. Przez ostatnie dwa lata znajdowała najtrudniejsze miejsca do przeniknięcia i wślizgiwała się do środka i zjadała ich obiady. – Choć powiedziała. Wyszła z salonu i skręciła w lewo w stronę komnat pierwszego Naprawdę oszalałaś, szepnął Gaws. Nie, tylko się nudzę, spojrzał w drugą stronę. Ja idę do komnat wezyrów, jak sobie chcesz, powiedziała. W swoim miejscu wróciłem na górę, nie masz dość doświadczenia do czegoś takiego. Jeśli mnie zostawisz, pewnie wpakujesz się w tarapaty. Zawahał się, po czym ruszył stronę komnat wezyrów. Przed... Czego w ogóle poszłaś z nimi? Spytał Wędlew się, się z mogła Mogę się tu wkraść sama. Tizik powiedział się, powiedział się o tych całych wyborach. Wyjaśniła, powiedział mi, że dziś jest najlepszy wieczór, była mu to wina. Poza tym chciałem tu być na wypadek, gdyby wpakował się w kłopoty. Mogę być potrzebna, by pomóc. Dlaczego? A właściwie dlaczego? Bo ktoś się musi przejmować, powiedziała, ruszając korytarzem. W dzisiejszych czasach zbyt mało ludzi się przejmuje. Mówisz to w czasie, gdy zamierzasz kogoś obrabować. Pewnie, gdy i mnie zrobię, masz dziwne poczucie moralności, pańko. Nie bądź głupi, każde poczucie moralności jest dziwne. Pewnie tak, szczególnie w oczach pustkowca. Ja nie jestem, śmietnęła się szeroko i pospieszyła w stronę koła pierwszego. Wiedziała, że ją odnalazła, gdy zajrzała do bocznego korytarza i zauważyła strażników na końcu. Tak. Drzwi były takie ładne, że musiały należeć do cesarza, tylko bardzo bogaci ludzie mieli wymyślne drzwi, człowiek musi miał mieć naprawdę kupy pieniędzy, by zacząć wydawać je na drzwi.